Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej części trybu fabularnego gry Minecraft. U mnie na czacie. Ludzie zdążyli się przywitać? Nie? Jutro CS, o nie? No tak, CS, o nie? Tak dalej. Cześć, siemanko. Ktoś będzie chciał się przywitać? Hello YouTube! Witam, siemanko, pozdro! Siema, siema! Cześć YouTube! Cześć YouTube, parę osób pewnie jeszcze by coś napisało. Leci gdzieś tam powoli. My sobie powoli to też odpalimy. Damy jeszcze 10 sekund. Może ktoś będzie chciał coś napisać? Nie? Okej, dobra. Nieważne. Nieważne z tym tematem. Lecimy. Lecimy pierwszą część. Po co będziemy więcej czekać? O, cześć! Wybierz swoją postać o imieniu Jessie. O! Witaj. Dobra. Hej! Obie coś przeczytają, by ci ułatwić wybór. Dobra, do dzieła. To akurat zrobię za was, bo akurat... Współpraca popłaca! Dałam radę! Nieźle, prawda? Jak widać, uczeń przerósł mistrza! I nastały piękne czasy dla świnek. Znów świetna propozycja. Trudny wybór. Dobra, zaczynamy? No dalej, wybierz postać o imieniu Jessie. Kalekę, chłopa? O, to jest trochę przypał, bo Jessie jest damskie i żeńskie. Teoretycznie wybrałbym chłopa. Może będzie spoko, nie? Kaleka. Będzie śmieszniej. Dobra, tak. Dobra, teraz możemy zacząć grę. Wszyscy na miejsca! Musisz szybko pisać, bo tutaj jest ograniczony czas wybierania jakby tego, co tu będzie miało miejsce. Liczę na waszą szybką interakcję i szybką pomoc. Nic nie trwa wiecznie, a każda legenda, nawet najwspanialsza, przemija z upływem czasu. Z każdym kolejnym rokiem zaciera się coraz więcej szczegółów, aż wreszcie zostają same mity, półprawdy. Mówiąc prościej, Walking Dead w Minecrafcie. A jednak w całym znanym wszechświecie, stąd aż po odległe krainy, legenda zakonu kamienia przetrwała w nieskróconej postaci jako oczywisty fakt. Bohaterowie potrzebni są tam, gdzie pojawiają się kłopoty. Dawno temu mieliśmy szczęście natrafić na takich właśnie bohaterów. Okej. Wojownik Gabriel. Każdy przeciwnik drżał przed jego mieczem. Elegard, inżynier czerwonego kamienia. Jej maszyny zapoczątkowały erę wynalazków. Łotrzyk Magnus, pełen niszczycielskiej kreatywności, z której korzystali wszyscy. I architekt Soren, budowniczy światów, przywódca zakonu kamienia. Ta czwórka przyjaciół była gotowa do prawdziwych poświęceń, by zyskać zasłużoną sławę czwórki bohaterów. Wykonując swą najważniejszą misję, wyruszyli w niebezpieczną podróż, by stanąć do walki z tajemniczym smokiem Kresu. Ostatecznie zakon kamienia wyszedł z tej próby zwycięsko, pokonując smoka. Ich historia dobiegła końca, a oni przeszli do legendy. No i spoko. Normalnie. Jednak koniec historii bywa początkiem kolejnej. Wolisz walczyć z setką zombie wielkości kury, czy z 10 kurami wielkości zombie? A więc, Olivia zapytała, którą potyczkę wolisz. Możesz wybrać, co Jessie jej odpowie. Gwoli ścisłości, nie masz do dyspozycji żadnej broni. Nie no, kury wielkości zombie chyba. Musisz walczyć gołymi rękami. Kury wielkości zombie. Dokładnie. Wybieram gigantyczne kury. Nie dlatego, że mam ochotę z nimi walczyć, ale te kreatury nie powinny w ogóle istnieć. Mają wielkie nożyska. Jak mówiłem, nie powinny istnieć. Dobra, założyłam na dachu czujnik światła. Jeśli nic nie pomyliłam, te
Te lampy zaświecą się, gdy zapadnie zmrok. Nie chciałam iść na konkurs budowlany, zostawiając tu Rubena samego. Ruben idzie z nami. Naprawdę? Jest Ruben. Cóż to za pytanie? Pewnie, że idzie. Dobra, nie mówię, że nie możesz iść. Skądże? Wydaje mi się tylko trochę dziwne, że wszędzie go ze sobą zabierasz. No co, no przyjaciel człowieka. Myślałam, że to ja nią jestem. Oboje jesteście. Nie miałam nic złego na myśli. Cieszę się, że idzie. O masakra. Nie chcę po prostu, żeby ludzie znowu nazywali nas przegrywami. Kogo obchodzi, co myślą inni? Wiem, ja tylko... To trochę męczące. Mówisz, że nie jesteś przegrywem, więc wygraj. Dobra, zgoda. Też to słyszysz? Będzie strach. Ktoś się zbliża. Świniak narobił w portki. O rany, totalnie spanikowaliście. To przyszedł Hulk w Minecrafcie. Axel, co się z tobą dzieje? Fajna maska? To nie było zabawne, no. Konie będzie wionąć ode mnie świniami. Jedynka czy dwójka? Jeden, dwa. Lewo jeden. Fajna maska. Fajna, co nie? I jeszcze monobrewy. Bardzo przekonująca. Lewo to jest jeden, prawo to jest dwa, okej? Okay? Tak się umówmy, będzie szybciej. Przyniosłeś fajerwerki? Oczywiście. Przyniosłem nawet coś dla tego malucha. Nieźle. Masz przebranie dla Rubena? Przecież idziemy na imprezę. Ktoś będzie musiał się przebrać. Wygląda świetnie. Smocza świnia, nie? Z jakiś milion godzin. Dobra, dobra. Ale na pewno wąs uczeszany. Uczeszany. Jestem gotów. Czekam uczeszany. Tylko na was. Gdyby naprawdę był twoim przyjacielem, nie pozwoliłbyś mu wyjść w tym stroju. Jedyną rzeczą trudniejszą od zakładania świni kostiumu jest próba jego zdjęcia. Pośpiesz się i weź manatki. Spotkamy się na dole, dobra? To byłoby strach jak woda w klozecie. No ale... Krzesiwo, całkiem nieźle. Kiedyś w końcu wygramy konkurs budowlany na Enderconie. Wtedy wszyscy będą mówić: hej, to Jesse i Ruben, zwycięzcy konkursu budowlanego na Enderconie. Powinno mu zmienić nazwę. Tak. A może Jesse to było damskie imię? Ruben, zarycz dla mnie jak smog. Nieźle, Ruben. Nie ma to jak nieźle. Bekon, który wyje jak smog. To już wszystko. Lecimy. Jasne, stary. Lecimy. Chodźmy. Mogę wam sprzedać ciekawe ploteczki o konkursie budowlanym, ale musicie obiecać, że nikomu nie powiecie. Dobra. Na pewno. Więcej, mam dwie. Jedna bardziej ekscytująca od drugiej. No, gadaj, Axel. Pierwsza. Gościem honorowym na tegorocznym Enderconie będzie wojownik Gabriel we własnej osobie. Wow, a ta druga? Druga. Według mojego informatora, zwycięzca konkursu będzie mógł go poznać. Jedynka, dwójka. Na nic się to zda, jeśli przegramy. Ale jeśli wygramy, o rany. Nic wielkiego. Odbilibyśmy sobie wszystkie porażki. Dobra, nic wielkiego. Nieważne, czy wygramy. Na Enderconie liczy się zabawa. O, co? Właśnie. Chwila. Spróbuję jeszcze raz. Co? On ma rację, Jesse. Całkowitą. To poważna sprawa. Czy ten twój informator nie robi przypadkiem plakatów? A? Więc mój informator nie istnieje. Przyjaźnię się tylko z wami. Ludziska, skupmy się. Mamy konkurs do wygrania. No tak. Nigdy nie wygrywamy. A w tym roku jest z nami Ruben. A właśnie, że wygramy, bo... O czym ty mówisz? Bo do tej pory nie cierpieliśmy przegrywać. Za to dzisiaj, przyjaciele... Kto lubi? Zaczniemy się uczyć miłości do zwycięstwa. W mojej głowie brzmiało to dużo lepiej. Zawsze nie, tak jest. Nie, popieram to. No dobrze. Chwilunia, chwilunia. Musimy zmienić nastawienie. Celem konkursu budowlanego nie jest tylko zbudowanie czegoś. Trzeba zrobić coś, co przykuje uwagę jurorów. Niech będzie. Jak to osiągniemy? Nie budujmy czegoś funkcjonalnego. Zbudujmy coś zabawnego. Gdy już zgodnie z planem skończymy budowę maszyny, to budujemy na niej coś fajnego.
Może i masz rację. Żeby zrobić wrażenie na jurorach, trzeba zbudować coś strasznego. Dlatego zbudujmy czyhacza. A może lepiej Endermana? Ja bardziej boję się Endermanów niż czyhaczy. Musicie mi pomóc. Przyznam szczerze, że nawet nie mam zielonego pojęcia, które wybrać. Jeden, dwa. Enderman. Dobra, Enderman. Zbudujmy Endermana. Pomysł Oliwii? Czy ty jęczysz? Nie, chciałem powiedzieć nie. To dobrze czy źle? Tak. Chyba pierwszy raz zdecydowaliśmy się na coś przed początkiem konkursu. Czy mamy wszystko, co trzeba? Nie zaszkodziłoby coś dobrać. A zatem dobierajmy. Jesteśmy super gotowi, nie przegramy, nie ma szans. Do dzieła. O tak. Wszyscy gotowi na trzy. Nie. Gotowi na wszystko. Nie, to samo. Nieważne. Drużyna. Gościu, zdecyduj się. Raz, dwa, trzy. Drużyna. Gotowość. Gotowość. No i pozbierał kwiatki. Jogi, dzięki wielkie. No tak, właśnie. Też tak mi się wydawało. Siemanko. Wiemy, co budujemy, mamy wszystko, co trzeba, jesteśmy super gotowi. W tym roku będzie inaczej. Wiem, że umiem budować i umiem zwyciężać. Fajny prosiak, przegrywy. Jest Lukas i Ocelotl. Dzięki wielkie. Rywalizacji ciąg dalszy. Dzięki kurde, wielkie. Mają identyczne skórzane kurtki. Szósty miesiąc, dziena, panie. Wypas. Proszę, proszę. Oto nadchodzi zakon przegrywów. Świetnie. Ekipa porażki. Oh my god. Spójrz na tych przegrywów. Chodźmy, chłopaki. Nazwę, proszę? Axel. I ładny mamy dziś dzień. Nazwa drużyny. Nazwa drużyny? Jednak nie jesteśmy nie. gotowi. 1, 2, 3. Nie przegramy anonimowo. 1, 2, 3. Szybka podpowiedź. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobra, dam 2. Jesteśmy zakonem świni. Naprawdę? Chcesz zacieśnić więzi z Rubenem? Czy sobie ze mnie żartujesz? O to chodziło. W porządku, zakonie świni. Macie stanowisko numer 5. O to chodziło. Dokładnie, dwójeczka najlepsza była. Czy to jest latarnia? Mają latarnię? Naprawdę? Latarnię? To szkło witrażowe. Budują coś więcej niż latarnię. To będzie... Nasz gigantyczny Enderman jest o niebo lepszy od jakiegoś tam światełka. Dostaną więcej punktów za stopień trudności niż my ogólnie. Ale za to my mamy fajerwerki. Chyba powinniśmy... Z czego on pozbierał? Z czego on tak pozbierał? Patrzcie, to zakon przegrywów. Znowu. Zakon świni. Nieźle, Gil. Masakra. Tylko oglądamy. Wszyscy się napatrzycie, gdy nasz projekt wygra i zostanie pokazany na Enderconie. Jesteś nieuprzejmy. No, może nie wszyscy. Na Endercon jest zakaz wnoszenia prowiantu. Zamknij się. To, że bekon, to słucham? Nie znaczy, że prowiant. Powiedział, żebyś się zamknął. Nie dosłyszałeś, czy jak? Nie wiem. Możliwe. Nie trać na nich czasu, Aiden. Mamy robotę. Na szczęście nie mam czasu. Cześć, Jesse. Cześć. Cześć, Petra. Jak budowa? Czas pokaże, ale mamy spore nadzieje. Ej, Petra. Jak zawsze. Każdy dziękuję ma. Ci za tę eterową gwiazdę.
Cześć, Lukas. Żaden problem. Pomogłaś tym młotkom? Pomogę każdemu, kto dobrze zapłaci. W razie czego wiecie, gdzie mnie znaleźć. Nikt ciekawe, nie wie, gdzie cię szukać. Jaka to waluta? Otóż to. Słuchajcie, bez urazy. Skoro znacie się z Petrą, nie ma sprawy. Może zatem puścimy wszystko jedynka, w pamięć. Jedynka, dwójka. Wybaczamy. Jedynka, się na naszych czy nie? Budowlach. Dwójka. Iście, jedynka, dwójka, mało czasu. Dwójka, dwójka. Przerobimy was na pył. Nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy nieźli. O, chwileczkę. Już łapię. To był dowcip, tak? Nie, poważnie. Zrobimy postrzeg z was miaskę. Nie. Też bym nie wiedział, co powiedzieć. Niezły żart. Powodzenia. Panie i panowie, witamy na konkursie budowlanym na Enderconie. Zwycięzcy tegorocznej edycji zaprezentują swoją budowlę na Enderconie. Ponadto będą mogli się spotkać osobiście z wojownikiem Gabrielem. Oceloty! 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 O, powitanie! Nie mamy powitania. Zaraz wymyślimy. Nazwiemy je... Rap czerwonego kamienia. Jedynka, dwójka. A! Kurde, nie kliknąłem. Piszcie pojedynczo. Bić nie piszcie tak. Bojownika. Dobra, będzie jedynka. I właśnie znowu dopadł mnie stres. Za mały nie czas na odpowiedź tak, z wami, interakcję z wami. Trzymajmy się planu, a wszystko będzie dobrze. W tym roku nie przegramy. Bez wątpienia. Do dzieła. Do budowania. Gotowi. Start. Ta trąbka najlepsza była na końcu. O nie! Dystrybutor fajerwerków? O, ale się boję! Nie. Martwcie się o swoją budowlę, my zajmiemy się naszą. I co teraz? A teraz? Chwila prawdy. Raz kozie śmierć. Wygląda bombowo. Na pewno no, wygramy. Na pewno jak wybucha to dwa muszę metry przed ich oczami. Że ten Enderman jest czadowy. Dobry wybór, Jesse. Ludzie, wszyscy się na nas gapią. Niezła budowla! Co? Niemożliwe. To tylko barwiona wełna. Ups. Bekona? Bekona podpalasz? No gościu. To przez Aidena. Łajdak. Lawa jest coraz bliżej. Zniszczy budowlę. Ruben się zgubi. Zostańcie, by ratować budowlę. Robi się. Zajmiemy się tym. Uważaj na siebie. No, też bym go potrącił z barka. Barku. Spotkamy się na Enderconie. Ja bym skierował tą lawę w ich stronę. Ruben, gdzie jesteś? Zakwicz jak świnia, jeśli mnie słyszysz. Jak smok powinno być. To sprawdzamy. Może świnie. Dobra, pora wybrać cel podróży. Śmiało. Studnie, krzak czy dym? 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 Mówicie dym? Dobra, to zobaczmy dym w takim razie. Ruben! 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 O nie, jesteś tu mały? O nie! Ruben, będzie bekon. Krupiący bekon. O, o. Chyba nie. Może ktoś sobie obiad zrobił. Wysoka trawa czy krzak? Może poszedł do świń innych? Krzak?
Jak śpią świnki? Na boczku. Krzak. Na boczku. Świnki zawsze na boczku śpią. Czy to była kura, która wyglądała jak kaczka? Wysoka trawa, studnia czy świnie? Studnia. Dobra, no to studnia. Ruben? Już nam niedużo zostaje. Wysoka trawa albo świnie. Przypuszczam, że będzie w świniach, ale może chyba wysoką trawę zobaczymy. Trawa. Będzie więcej trawy? Świnie. Nie, no świnie. Że... Pójdę za pierwszym ciosem. Trawa. Zobaczmy trawę. To jest oczywiste, że będzie... O! O! A jednak... Ruben, jesteś. To jest niezgad. O, tak się cieszę, że cię widzę. Ja też się cieszę. Więcej bekonu będzie. Idzie zombie? Idzie, idą zombie. O, tak. Będzie impreza. Ruben, w nogi! I świnki na boczku. Chyba nam się udało. Chyba się udało. Czy zombie strzela z łuku w Minecrafcie? Serio? Może jestem botem Minecrafta, ale... Zombie? Cofnij się! Stań za mną! To jest szkielet. Obronię cię. Okej. Okay. Myślałem, że to był taki wyjedzone zombie. O, i po mieczu. I po mieczu. I myślę, że to jest szkielet. Okej, okay, dobra. O, jeszcze tarantula. Wymyślę coś. Jedynka, dwójka. Jest ich za dobra, dużo. Mam. Dwójka. Nie ruszaj się stąd, choćby nie wiem co, jasne? Moja historia się zmienia? Ej, zostaw go! O nie, dorwał cię! O nie. Czyli będziemy mieli jakieś inne zakończenie w tym momencie, tak? Bo nie to. Złaź ze mnie. Dzięki. Zabici Kajogi jeszcze. Jeszcze to już drugi dzisiaj. Dzięki wielkie. Chodźmy. Trzeba się gdzieś ukryć. Koniecznie. Twarz muzje. Na pewno dostał pocałunek. Pająka. Chcę ci coś pokazać. Nie zrozum mnie źle. Lubię mroczne tunele, ale... Jak daleko jest to, co chcesz mi pokazać? Uważaj, Jesse. Nie chcesz chyba uchodzić za Strachajło. Jaskinie to dla mnie nie pierwszyzna, Petro. Tak, ale widziałeś już kiedyś... Czaszkę Withera? O matko, myślałem, że pokażę mu coś innego. Petra, to było szalone. Mogłaś przecież zginąć. Nie martw się, tak. Umiem o siebie zadbać. Na Enderconie mam się spotkać z pewnym gościem. Oferuje mi za to diament. Może lepiej niech sam spróbuje ją zdobyć. On nie jest facetem, który miałby czas na takie rzeczy. W takim razie co to za typ? Typ, który docenia wartość ciężkiej pracy. Wow. Wow, co? Jednego dnia wybrałaś się do Netheru, zabiłaś szkielet Withera. Ja też w sumie mam na koncie świetną budowlę, ale fajnie jest być tobą, co nie? No wiesz, możesz mi towarzyszyć. Chodzę w to? Jeśli za bardzo się stresujesz, zrozumiem to. Ja mogę na tym zyskać. Ale przydałoby mi się wsparcie? Może wchodzę w to? Jeden. Chodzę w to. Chcesz, żebym to ja poszedł z tobą? Powiedzmy, że to mój dobry uczynek na dziś. Siemanko. Niech będzie jak chcesz, pod warunkiem, że mogę iść z tobą. Naprawdę masz tu stół rzemieślniczy? Przydaje się. Ponieważ twój drewniany miecz się zniszczył. Dasz mi zupełnie nowy? Lepiej.
Sam go sobie zrobisz. Jeden patyk i dwa kamienie. To przepis. I mamy dobry miecz. Przepis na miecz. Weź, co ci potrzeba. O, dobra, dzięki. Hej, to wszystko twoje? Nie, kradniemy to jakiemuś głupkowi, który to tu zostawił. Jasne, że moje. Tak tylko pytam. O to chodziło. Rewelka. Będziemy krawcić teraz, co? Nie no, miecz robimy. Robimy miecz. O to tu przyszliśmy. Aha. Aha, okej. Okay. Widzisz, czy nie lepiej zrobić coś samodzielnie? Dobra. Tu sobie zrobimy pauzę na chwilę. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Dzięki wielkie, że byliście ze mną podczas tych pierwszych 25 minut. Zapraszam na kolejne części. Zapraszam na Twitch, na YouTube, Instagram, na Facebook, na grupę, na streamie, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś na live'ie. Trzymajcie się. Cześć, pa.